Но в западном обществе, в разных странах, в Америке в том числе, я уж не говорю про Европу, находится все больше и больше путинских доброжелателей, путинских сторонников. Это старые, хорошо налаженные приемы. Ну, чтобы я не знаю, как действуют. Есть специальные ведомства, есть специальные службы ФСБ. Вы все забываете. Вы очень легко все забываете. Вы умудрились забыть Мюнхен, Тегеран, Ялту и Потсдам. Почему Польша стала советским сателлитом? Откуда это? Это западный реализм и западная забывчивость – одна из серьезных глобальных проблем, так я считаю. Teraz już zapowiadani goście Jarosław Mańka, reżyser filmu Trzeci Rzym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A także Andrzej Zieliński, były konsul w ambasadzie polskiej w Moskwie. Dzień dobry. Sprostowanie, Marek Zieliński. Bardzo przepraszam, Marek Zieliński. Zawsze się dodają mi imię Andrzej, nie wiem dlaczego. Być może zdaje się, któryś ze skaldów był Andrzej, więc pewnie dlatego. Dobra, w każdym razie Marek Zieliński. Siergiej Kowalow był, przeczytałem taką opinię, sumieniem Rosji, ale pytanie zacznę od pana Marka Zielińskiego, czy to sumienie często się odzywało w Rosjanach? To znaczy inaczej zapytam, czy często ten głos docierał do Rosjan w ogóle? To jest nieproste pytanie oczywiście, dlatego że w różnych okresach różnie było. Proszę nie zapominać, że był okres, kiedy Siergiej Kowalow, no już świętej pamięci, zmarły 9 sierpnia, siedział w więzieniu, siedział w takim no, dość trudnych warunkach, wiele lat zresztą, i wtedy oczywiście ten głos nie mógł docierać. Potem był jednak okres takiego, można powiedzieć, odwilży, jak na, biorąc pod uwagę historię Rosji, czy historię współczesnej Rosji tym bardziej, czyli okres Jelcyna, prezydentury Borysa Jelcyna, kiedy jego głos rzeczywiście docierał, dlatego że on był nawet rzecznikiem praw obywatelskich, takim ombudsmanem i w tym momencie jego głos ważył. No ostatni okres, pewnie także i z racji wieku, był mało słyszalny. Ja muszę powiedzieć, mimo że spędziłem, no z przerwami oczywiście wiele lat w Rosji, nigdy nie poznałem Siergieja Kowalowa, czego oczywiście bardzo żałuję, no ale poznałem pośrednio jego dzieła. No, główne dzieło to jest Memoriał, Stowarzyszenie Memoriał, które jest oczywiście najważniejsze, które funkcjonuje do dzisiaj, które ma niezwykłe znaczenie. No teraz przeżywa też bardzo trudny okres, ponieważ zostało uznane za agenta zagranicznego, zresztą o tym jest mowa też w filmie tutaj Jarosława Mańki. To jest jeden z takich ważniejszych wątków. I w tym momencie oczywiście, jak mówię, jeżeli nawet Siergiej Kowalow nie docierał wprost, to docierał poprzez to, co zrobił, poprzez swoje dzieło, z którym ja uważam, no oczywiście to można o wielu innych jeszcze sprawach mówić, ale Memoriał jest jednym z najważniejszych i Memoriał jest aktywny do dzisiaj, mimo tych wszystkich trudności, jakie stoją na jego drodze, jakie mu są stwarzane. Panie reżyserze, a w jakich okolicznościach pan rozmawiał przy okazji kręcenia tego filmu z Siergiejem Kowalowem? Rozumiem, że z namówieniem go na taki duży wywiad problemu raczej nie było, jako że rozmawiał pan z człowiekiem, który chciał apelować do świata, chciał przekazywać to, co wie na temat Rosji. Problemu z namówieniem do wywiadu Siergieja Kowalowa nie było, tak jak pan powiedział. Siergiej Kowalow był w Polsce w 2016 roku i tutaj inspiratorem tego, abyśmy ten film zrealizowali, był mój kolega Maciek Grabysa. I jakby wiele się nie zastanawialiśmy, gdyż to była po prostu taka szybkie działanie spółdzielcze. Zrobiliśmy to kompletnie bez budżetu. On był wtedy w 2016 roku w Krakowie, w Warszawie. Wiem, że przyczynił się do tego Instytut Pamięci Narodowej, ale wiem też, że na przykład w Krakowie Siergiej Kowalow miał czas, aby przyjść na taki popularny klub wtorkowy w Krakowie, gdzie spotykają się prawicowcy. Rozmawialiśmy z Siergiejem Kowalowem w jego pokoju hotelowym w Krakowie, tuż przy Barbakanie i powiem tylko takie wrażenie, nie będę teraz mówił o treści, kiedy się przypatrywałem Siergiejowi Kowalowi i jednocześnie słysząc to, co on mówi, rzeczy no, po prostu niesamowite, bardzo odważne,
i z takim uśmiechem, dobrotliwym uśmiechem człowieka, który nie boi się już mówić prawdy. Absolutnie nie boi się mówić prawdy, cokolwiek by się nie stało. Zastanawiałem się, jak to w ogóle możliwe, że taki człowiek, krótko mówiąc, żyje. Bo przypomnijmy, że między innymi podczas komisji Kowaliowa, którą Kowaliow zorganizował w związku z podkładanymi bombami i wybuchami w Moskwie, co miało być pretekstem do II wojny czeczeńskiej, jego koledzy po prostu zginęli skrytobójczo w dziwnych okolicznościach. Kowaliow przeżył, więc taka pierwsza myśl, która mi wtedy przeszła przez głowę, to dlaczego Putin pozwolił mu żyć? I pomyślałem sobie, a może tak zwyczajnie po rosyjsku, żeby powiedzieć, odpatrzcie, u nas też jest demokracja, każdy może mówić co chce. No właśnie, był Kowaliow dysydentem, więźniem łagru, był później w takich okresach najbardziej liberalnych, najnowszej historii rzecznikiem praw obywatelskich. To mu dawało takie ogromne wyczucie polityczne. Panie konsulu, czy to prawda, że tak jak jest teza w tym filmie, on bardzo szybko poznał się na tym człowieku, jakim jest Władimir Putin, zaraz po tym, gdy Putin objął prezydenturę? Myślę, że tak. Tu akurat nie mam żadnych wątpliwości. Ten film Jarosława Mańki tego w jakimś sensie jest takim świadectwem dość szybkiego rozpoznania przez Siergieja Kowalowa tej sytuacji w Rosji, jaka się wytworzyła po odejściu dość nagłym, niespodziewanym odejściu Borysa Jelcyna i przyjściu do władzy Władimira Putina. I ja myślę zresztą, że tutaj bym też nie mitologizował tego. Myślę, że nie tylko Siergiej Kowalow dość szybko rozpoznał tę sytuację. Takich ludzi było dużo więcej i to szczególnie w ciągu pierwszych paru lat to się okazało. Ja przed chwilą tutaj, zanim właśnie włączyliśmy się tutaj, zanim włączyłem się, czy zostałem dołączony do waszej rozmowy, oglądałem na ukraińskim kanale Ukraina 24 rozmowę, powtórzoną zresztą, ale jej nie widziałem wczoraj. To jest taki kanał informacyjny ukraiński, częściowo po rosyjsku emitowany, częściowo w języku ukraińskim. Rozmowę z Andrzejem Iłarionowem, który był przez parę lat właśnie po 2000 roku, był doradcą do spraw gospodarczych właśnie Władimira Putina i właśnie odszedł błyskawicznie, dosłownie po parę latach. Można powiedzieć, że też rozpoznał tutaj sytuację, rozpoznał tą stronę autokratyzmu, stronę no niestety powtarzania wzorca sowieckiego, idzie rzeczywistość rosyjska, idzie władza Władimira Putina. Chciałbym wrócić do tego filmu, który dzisiaj o 20:30 pokażemy w telewizji Republika. Jego tytuł to Trzeci Rzym. No i wyjaśnijmy tę koncepcję pokrótce, panie Jarosławie. Na czym ta koncepcja polegała i czy rzeczywiście ona aktualna jest jeszcze dzisiaj, bo to jest koncepcja ukuta w XV wieku. To jest koncepcja ukuta w XV wieku, tylko ja tu jeszcze malutkie sprostowanie. Jako, że film był zrealizowany spółdzielczo, więc brały w nim udział trzy osoby. Tutaj dziękuję panu Markowi, że wspomina tylko o mnie. Ale to był Maciek Grabysa, ja i, no i montażysta, którego też trzeba powiedzieć, też pracowaliśmy po prostu charytatywnie, Paweł Pochwalski. Idea Trzeciego Rzymu. Ja może zanim odpowiem o tą ideę, na temat idei Trzeciego Rzymu, to jeszcze taki mały wtręt. Dla mnie przed laty było bardzo ważne, kiedy nagrywałem też film Prywatne śledztwo majora Zakirowa. To jest człowiek, któremu Polska bardzo dużo zawdzięcza. To jest major KGB, który prowadził swoje prywatne śledztwo w sprawie Katynia i który wyniki tego śledztwa, czyli krótko mówiąc zeznania żyjących wtedy jeszcze katów z NKWD, przekazał Polakom. I co ciekawego, major Zakirow uwierzył wtedy, w tych latach pierestrojki, w tą prawdziwą pierestrojkę Władimira, przepraszam, Gorbaczowa, która była tylko bardzo powierzchowna. I on też poznał się z Sergiejem Kowalowem, który też tą swoją działalność związaną z memoriałem i innymi działaniami jakby podjął właśnie w okresie tej odwilży, kiedy wydawało się, że Rosja wkracza na drogę demokratyzacji, co oczywiście było złudne, błędne, czy też bardzo krótkie, jeżeli tak można powiedzieć. A odnośnie idei Trzeciego Rzymu, no to jest idea, która jest fundamentem rosyjskiego imperializmu. To jest idea ukuta w XV wieku, mówiąca o tym, że Moskwa jest tym trzecim Rzymem, gdyż Rzym jest upadł z powodu herezji, drugi Rzym, Bizancjum, no, upadł z powodu islamu, a tym prawdziwym i jedynym Rzymem, tą stolicą duchową świata, podkreślmy świata, nie, to, no, to jest po prostu Moskwa, a czwartego Rzymu już nie będzie. I począwszy od wieku XV, XVI, ważne jest to, żeby podkreślić, jaka była relacja między
cerkwią prawosławną, a władzami, a Kremlem. Krótko mówiąc, cerkiew prawosławna była tylko i wyłącznie narzędziem, która służyła do tego, aby podbijać nowe tereny, podbijać świat. Ale czy te lata radzieckie nie są takim trochę wyłomem w tej teorii, bo przecież no, cerkiew i w ogóle Kościół prawosławny był przez ateistycznych towarzyszy no, zwalczany w skali, której my no, w innych krajach socjalistycznych wtedy no, nawet nie znaliśmy. To może pan Marek jest... Dobrze, jeżeli pan to na mnie to przerzuca. Znaczy tyle co oczywiście mogę powiedzieć. Oczywiście tak, ma pan rację tutaj do prowadzącego, się zwracam. To prawda, w czasach sowieckich cerkiew była bardzo prześladowana. To w ogóle jest nieporównywalne z tym, co się działo w innych krajach, komunistycznych krajach, tak zwanej demokracji ludowej, oczywiście tym bardziej w Polsce, gdzie mimo wszystko Kościół zachował swoją wolność, swoją taką tożsamość religijną. To oczywiście w Związku Sowieckim było trudno o tym mówić, ale tutaj muszę jednak wspomnieć o tym, że w sytuacjach trudnych, no taką sytuacją trudną było rozpoczęcie atak Niemiec hitlerowskich na Rosję, Stalin, czyli i cała jego taka jakby ten jego zespół, jego doradców czy jego współpracowników zwracali się do cerkwi. I czyli nagle się okazywało, że ta cerkiew jest potrzebna. Czyli tak jak tutaj zresztą pani Jarosław Łańka powiedział, cerkiew była traktowana instrumentalnie, była wykorzystywana, była pewnego rodzaju narzędziem, ale jednocześnie w momentach trudnych, a tych jak wiemy w historii Rosji, czy w historii tym bardziej tego poprzedniego ustroju Związku Sowieckiego było dużo, no cerkiew nagle się wybijała tak w cudzysłowie oczywiście na taką względną niepodległość. Czyli była używana, ale jednocześnie miała też pewne możliwości powiedzenia swoim głosem. Ja myślę, że teraz ta sytuacja jest właśnie taka, że cerkiew oczywiście jest związana znowu z powrotem. No to jest ta stara tradycja rosyjska, zresztą od Piotra Wielkiego wywodząca się, która powoduje, że cerkiew jest jakby instrumentem państwa. Ale z drugiej strony cerkiew ma też możliwości powiedzenia czegoś własnym głosem. To nie jest tak, że to jest zupełnie tylko powtarzanie, że to jest tylko echo władzy. Mhm. A czy ta religijność Władimira Putina i ten związek bardzo mocno podkreślany właśnie z cerkwią, to jest tak na najniższym poziomie po prostu element marketingu politycznego, żeby zdobywać punkty u wyborców, no bo tak czy siak no te wybory się w Rosji cały czas odbywają. Czy to jest właśnie ta koncepcja Trzeciego Rzymu, może nawet nie wprost sprzedawana Rosjanom? Znaczy według, i to jakby zaczęliśmy ten wywiad, film, bo wywiad jest bardzo szeroki, ponad godzinę. Zaczęliśmy właśnie od tego pytania, czy Władimir Putin jest chrześcijaninem. Bardzo mi się podobało, kiedy Sergiej Kowalow nie wprost opowiedział o tej anegdocie, gdzie miał jakby wzruszyć Busha Młodszego, jak jest to w filmie napisane, powiedziane. Czyli kolejna jakaś opowieść, która ma wzruszyć, jakby skrócić dystans, a tak naprawdę jest tylko pewną grą, jest tylko pewnym zabiegiem. W trakcie filmu on opowiada, że według Sergieja Kowalowa no, Władimir Putin nie tyle nawet, że nie jest chrześcijaninem, ale i tam to jest powiedziane wprost, ateistą i to wojującym ateistą. Więc no, tutaj jakby Sergiej Kowalow diagnozuje go wprost jako po prostu gracza, jako ateistę, jako najlepszy egzemplarz, jeśli tak można powiedzieć, spersonifikowany, ojejku, zawiesiłem się, no, człowieka lisa, człowiek, tak też ktoś powiedział, że rosyjski car ma 7 twarzy, więc coś w tym rodzaju. Mhm. Gracza, który dąży do swojego celu. No, no właśnie, mówiliśmy i zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, że na Putinie poznał się Kowalow bardzo szybko. A i pytanie, czy też zachodni przywódcy się poznali? Czy oni nadal, tak jak to w minionych dekadach często bywało, zafascynowani byli tą ideą takiej duszy rosyjskiej? Czy dzisiaj to są po prostu już tylko interesy? To pytanie do pana Marka Zielińskiego. Znaczy ja bym z tą duszą rosyjską to nie przesadzał, oczywiście nie popadajmy tutaj w takie mity. Ja nie sądzę, żeby politycy zachodni czy polityka zachodnia, która jest bardzo pragmatyczna, żeby akurat kierowała się tego typu stereotypami, czy tego typu względami. Ja myślę, że to są oczywiście, tak jak to zresztą sam pan słusznie zwrócił na to uwagę, są to wszystkie interesy. No ale także jest pewnie mimowolny, a może nie mimowolny, może bardzo zracjonalizowany podziw dla Putina jako polityka skutecznego, polityka, który się utrzymuje tyle lat u władzy. No, wiemy, że w demokracjach zachodnich utrzymać się u władzy więcej niż jedną kadencję jest bardzo trudno. No, są takie przypadki, oczywiście przypadek kanclerz Federalnej Republiki Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec pani Merkel,
która oczywiście jest już kilka kadencji, ale generalnie jest to bardzo trudne. Rzeczywiście zawsze za każdym razem każdy polityk ma z tyłu głowy, co będzie, jakie będą następne wybory, jak będą rezultaty tych wyborów. I tutaj nagle mamy polityka, który po prostu lekceważył rzeczywiście zasady demokracji, utrzymuje się od 2000 roku, czyli już ponad 20 lat. No tam z krótką przerwą, ale tak naprawdę też wtedy rządził, tylko tyle, że jest jakby takiego tylnego krzesła, z tylnego fotela. Utrzymuje się u władzy, więc myślę, że tutaj pragmatyzm decydujący jest. No, oczywiście interesy także ekonomiczne. Rosja jest niezwykle bogatym surowcowo krajem, co także powoduje oczywiście, że jest interesującym partnerem ekonomicznym. No i także oczywiście siła militarna. Tu trzeba to też przyznać Władimirowi Putinowi, że on odrodził po tym okresie rozpadu jednak armii dawnej sowieckiej, potem rosyjskiej, on odrodził te siły militarne. My nie wiemy do końca, jak naprawdę, jaka naprawdę jest ich siła. Nie jestem też żadnym ekspertem oczywiście, ale sądząc po tych różnych informacjach, które są nam przekazywane, głównie medialnych, myślę, że one są w tej chwili bardzo sprawne i dość dobrze wyszkolone, prawdopodobnie dobrze wyszkolone i jednak dobrze wyekwipowane. A z drugiej strony, skoro mówimy już o Zachodzie, panie Jarosławie, to chyba elementem tej koncepcji Trzeciego Rzymu, przynajmniej współcześnie, jest podkreślanie tego upadku Zachodu, tej zgnilizny takiej moralnej, bo tu też Władimir Putin, no i w ogóle Kreml sprzedaje taką politykę, że no Zachód upada także pod tym względem. Nie mówimy o biznesie, nie mówimy o technologiach, tylko właśnie o obyczajach, o religijności. No to właśnie tu musimy chyba cofnąć się troszeczkę do czasów carycy Katarzyna, która ujmowała się za mniejszością religijną w Polsce i to bardzo skutecznie, oczywiście za mniejszością prawosławną. I teraz można powiedzieć, że Putin tak żongluje tym upadkiem Zachodu. Z drugiej strony też, bo mała anegdota. W jednej knajpie w Krakowie spotkali się kiedyś Hiszpanie przy różnych stolikach. Jeden był ze skrajnej prawicy, a drugi ze skrajnej lewicy. I mój kolega, który z nimi rozmawiał, powiedział: możecie sobie w sumie podać ręce, bo obydwaj jesteście zafascynowani Putinem. No to właśnie chodzi o to, że z jednej strony Władimir Putin podkreśla ten upadek obyczajów, upadek Zachodu, upadek moralny. Z drugiej strony są też siły, grupy, działania takie, które jakby na swoich sztandarach noszą ochronę mniejszości seksualnych, LGBT. To jest wszystko, jakby to się wszystko łączy ze sobą i to jest też niesamowicie niezwykle inteligentna i niezwykle wyrafinowana, ale gra. A tutaj jeszcze ad vocem pana Marka, no warto może też wspomnieć, że ta władza Putina no, utrzymuje się przez terror, przez krew. Przecież taki prezent, jak zamordowanie Politkowskiej w dniu urodzin Putina, zamordowanie innych, no, próba teraz, mówimy o Nawalnym, Niemców, no to jakby pewnie z jednej strony podziw Zachodu, ale z drugiej strony no, trzeba jednak pokazywać cały czas to drugie dno i je no, wyciągać, pokazywać jaka ta władza naprawdę jest. Oj, tych zbrodni było dużo, dużo więcej. Pamiętamy też wysadzenie bloków, co miało być później uzasadnieniem wybuchu kolejnej wojny czeczeńskiej. Ale jeszcze chciałbym do pana konsula pytania a propos tego zgniłego Zachodu, bo to jest chyba niestety taka pułapka też zastawiona na nas Polaków, że my, widząc te tendencje zachodnie, europejskie, amerykańskie, ten napływ rozmaitych kolorowych ideologii, niektórzy mogą szukać właśnie sojusznika na wschodzie w odparciu tych tendencji. Tak, to jest prawda. Tutaj ja tylko bym dodał jeszcze, czy tam jakby uzupełnił to, że Kreml, czy Władimir Putin konkretnie, jako to uosobienie tej władzy Kremla, wyciągnęli wnioski z upadku Związku Sowieckiego. W tej chwili oni nie stawiają swojej propagandzie, w swoim oddziaływaniu na Zachód na lewicowe nurty, na lewicowe ruchy. Odwrotnie, stawiają na prawicowe ugrupowania i tutaj rzeczywiście to, co przed chwilą też Jarosław Mańka powiedział, Putin bardzo często się pozycjonuje, przedstawia się jako obrońca cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej.
Na ile to jest prawdziwe, na ile jest udawane, na ile to jest marketing polityczny, ja w tej chwili się w to nie będę wdawał. Chodzi o to, że on tak funkcjonuje dla części Zachodu i znajduje tutaj także uznanie. No w tym świecie jednak dość dużej takiej anomii moralnej, tak to socjologowie określają, takiego pewnego rozpadu tych tradycyjnych wartości, odwoływania się do tych nowych nurtów, często zresztą, które nie są do końca akceptowane przez społeczeństwa zachodnie, nagle pojawia się silny lider ze wschodu, który mówi po prostu, że nie, to wszystko jest nieprawdziwe, tak nie można, my będziemy bronić tego, w co wy wierzycie. I to oczywiście, to budzi po prostu uznanie i dlatego to nie jest tylko tak, że zresztą także i w Rosji budzi uznanie. Nie, także ja tutaj bym trochę tę tezę Jarosława Mańki trochę nieco ograniczył. Władza Putina, w tej chwili jest inna sytuacja, ale to obecnie, ale przez te ostatnie lata nie utrzymywała się tylko dzięki terrorowi. Ten terror był zresztą punktowy, on był oczywiście okrutny, zabijano ludzi i tak dalej, ale to nie na tym się opierało. To władza się nie opierała na bagnetach, na tych przysłowiowych bagnetach. Ona w dużej mierze także się opierała na tym jednak uznaniu czy docieraniu do tych najuboższych, szerokich warstw społecznych. No proszę nie zapominać, że jednak Putin, oczywiście miał sprzyjające okoliczności, ceny ropy i tak dalej, to też tutaj to nie jest, na to nie mamy tutaj miejsca, ale jest faktem po prostu, że Putin po tym okresie Jelcyna wprowadził jednak pewien porządek w państwie rosyjskim, przede wszystkim na przykład wypłaty emerytur, wypłaty pensji, to wszystko, czego przez wiele lat, szczególnie w latach 90. nie było. I nagle tutaj, przynajmniej w okresie tych po 2000 roku, nagle się okazało, że można to uporządkować. Więc to oczywiście musiało także spowodować swego rodzaju uznanie i akceptację polityki Putina. W tej chwili jest inna sytuacja, dlatego że pojawił się bardzo silny, bardzo aktywny lider opozycji, zresztą siedzi w więzieniu, mówię tutaj o Aleksieju Nawalnym, więc i którego rzeczywiście za wszelką cenę Kreml nie chce dopuścić do wyborów ani jego tego otoczenia. I w tej chwili rzeczywiście być może będziemy mieli świadkami, jeżeli nie całkowitego, to w dużej mierze odejścia nawet od takiej formalnej demokracji w Rosji. A na koniec jeszcze, panie konsulu, chciałem zapytać o wspomnienie takie dotyczące Siergieja Kowaliowa, który będzie narratorem tej sytuacji, jaką mamy z Rosją dzisiaj w tym filmie Trzeci Rzym. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że był wielkim przyjacielem Polski i Polaków. Tak, i dla mnie ja bym dodał jeszcze więcej. Redaktorze, mianowicie on był nie tylko przyjacielem, on był także pewnym uosobieniem tej części Rosji, o której my w Polsce często zapominamy. Bo my, no to zresztą nie tylko my, ale Polacy mają taką skłonność takiego biegunowego, jednobiegunowego patrzenia na rzeczywistość po prostu i także na rzeczywistość rosyjską. I nie zapominajmy o tym, że w Rosji i tej dzisiejszej Rosji współczesnej i tej dawnej zawsze były osoby, dla których Polska była ważna, dla których Polska była niezwykle istotna, jako pewnego rodzaju przedstawiciel jednej strony kraj słowiański. No tak czy inaczej oni to tej Słowiańszczyzny się tam poczuwają. No, to jest oczywiście też pewnego rodzaju mitologia, ale to też nie ma w tej chwili miejsca o tym mówić. Ale także jako kraj jednak przedstawiający cywilizację zachodnią i cywilizację rzymską, katolicyzm rzymski. To dla dużej części społeczeństwa rosyjskiego i dzisiaj, i kiedyś było bardzo ważne. I Siergiej Kowalow no jest właśnie taką personifikacją tej najlepszej części Rosji, tej Rosji przyjaznej Polsce i tej Rosji, z którą my powinniśmy współpracować, do której powinniśmy docierać możliwie jak najgłębiej, jak najszerzej i utrzymać z nią relacje. Panie Jarosławie, czy Siergiej Kowalow tak odczuł jako rozmówca jego, czy był człowiekiem szukającym jasnych punktów, optymistą, czy też dało się wyczuć, że no, zniszczony przez ten nieludzki system trochę, no i widzący to, co się złego dzieje, bez małych szans na poprawę, na razie przynajmniej? Powiem szczerze, że to nie był człowiek. To był człowiek, po którym było widać, że bardzo dużo przeszedł, ale to był człowiek na swój sposób wolny. Widać było, że on po prostu nie boi się mówić prawdy i krótko mówiąc, ja miałem takie wrażenie, on się po prostu nie bał śmierci. On dawał wyraz swoim życiem, więc mnie to bardzo brało po prostu za serce. I to, co powiedział pan Marek, my powinniśmy właśnie szukać i wspierać i to u wszystkich swoich sąsiadów takie osoby, które takich środowisk, które chcą z nami współpracować, które myślą o dialogu, gdyż mówiąc o Kremlu, nie mówimy tutaj o dialogu, tylko o realizacji swoich celów. Natomiast są środowiska, które tak jak Kowaliow, które do tego dążą. Świadczy o tym memoriał, świadczy o tym jego zaangażowanie w sprawę katyńską. No,
no, człowiek, z którym chciało się przebywać, więc tymi jasnymi stronami tak, na gruncie prawdy zawsze się można dogadać. Dzisiaj wieczorem o 20:30 film Trzeci Rzym, którego wydanie DVD mam tutaj przed sobą. Zapraszamy do Telewizji Republika. Naszymi gośćmi byli Marek Zieliński, były konsul w ambasadzie polskiej w Moskwie. Dziękuję bardzo. I Jarosław Mańka, reżyser filmu Trzeci Rzym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A my za chwilę wracamy i będzie też o historii, która sprawiła, że jutro świętujemy rocznicę cudu nad Wisłą, 15 sierpnia. Akurat wypada w niedzielę, więc jest świetna okazja do świętowania.